Pokój, dobro kochani, dziś jest piątek, 30 sierpnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiaj kolejny raz podejdziemy do Ewangelii o dziesięciu pannach. Mowa jest o dziesięciu pannach, które wyszły na spotkanie z panem młodym. Pięć było roztropnych i pięć nieroztropnych. Te roztropne oprócz lamp zabrały również oliwę na wszelki wypadek. Natomiast te nieroztropne nie brały pod uwagę takiej ewentualności, że pan młody mógłby się spóźniać. Niestety, kiedy poszły zakupić sobie oliwy, to w tym momencie przegapiły ten jeden moment, kiedy te roztropne razem z panem młodym weszły na salę weselną, drzwi zamknięto. Nikogo już tam nie wpuszczono. Bardzo dobrze kochani, jeżeli potrafimy uczyć się na błędach innych, gorzej, jeżeli nie wyciągamy żadnych wniosków. Dlatego też, żeby nauczyć się na przykładzie tych nieroztropnych panien, spróbuję teraz dać kilka różnych przykładów z życia, takich bardzo prozaicznych, które uzmysłowią nam, że powinniśmy rozkładać nasze siły. Nie powinniśmy wypalić się od razu, żebyśmy mogli na dłuższym dystansie dożyć do Pana Boga. Przez całe nasze życie. Pierwszy przykład. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie ze sobą kamerę albo aparat fotograficzny, macie mieć spotkanie z kimś bardzo ważnym. Być może ta osoba gdzieś będzie przejeżdżała samochodem, powiedzmy jest to papież. Macie przygotowaną kamerę i czekacie, kiedy ten moment, ten jeden moment w Twoim życiu nadejdzie. I okazuje się, że w momencie, kiedy bierzesz kamerę, chcesz to utrwalić, bateria się wyczerpała i niestety nie możesz tego utrwalić. Albo na przykład jedziesz samochodem. I wyobraź sobie, że włączyła się kontrolka, że paliwo już się kończy. I myślisz sobie, a może jakoś dam radę, może jakoś dojadę do celu. I nie docierasz do celu twojej podróży, dlatego że gdzieś tam w drodze zabrakło ci paliwa. Ani w te, ani we w te. Właściwie nie możesz nic zrobić, liczyć tylko na łaskę innych ludzi. Tak sobie myślisz, szkoda, że wcześniej, wtedy kiedy przyjeżdżałem koło stacji benzynowej, nie napełniłem baku albo nie przygotowałem się na taką ewentualność, że mogłoby mi zabraknąć. Albo na przykład jesteś w podróży w samolocie, albo w pociągu, i w momencie, kiedy rozładujesz swoją baterię w komórce, to nic innego już nie zrobisz. Grasz sobie albo przeglądasz sobie jakieś strony internetowe, albo coś słuchasz na YouTube. I okazuje się, że nie wziąłeś pod uwagę tego, że podróż będzie trwała kilka ładnych godzin. Że być może będziesz potrzebował, żeby się z kimś skomunikować, żeby ktoś wyszedł po ciebie na dworzec. Albo na przykład być może będziesz potrzebował, żeby wezwać pomocy. Albo jeszcze jeden przykład. Wyobraź sobie, że wybrałeś się na taką wędrówkę górską, zabrałeś ze sobą butelkę z piciem i w pewnym momencie tak bardzo chce ci się pić, że pomyślałeś sobie, że muszę ugasić to poragnienie do końca. Wypijasz cały płyn, jaki ze sobą masz, i później, kiedy idziesz tam i później z powrotem, okazuje się, że cierpisz straszne pragnienie, i tak sobie myślisz, szkoda, że nie wziąłem wtedy dwa albo trzy łyki po to, żeby starczyło mi na całą podróż. Albo czasem kiedy z dzieciakami z małego chóru wielkich serc idziemy na kolonie, to zdarza się, że niektóre dzieci w ciągu dwóch, trzech dni wydają wszystkie pieniądze, a później piszą: kochane pieniążki prześlijcie rodzice, znacie to sformułowanie. Czasem może zdarzyć się w naszym życiu, że też, też tak się spukamy, że wszystko, właściwie całą naszą energię spożytkujemy zaraz na początku i po prostu spalimy się, wypalimy się zawodowo. I nie starczy nam na całe nasze życie. Również w naszej drodze do Pana Boga, w naszej świętości, powinniśmy w sposób roztropny poukładać nasz program duchowy. Czasem, kiedy jakiś ministrant tak bardzo się zapali, bardzo mu się podoba służba, i idzie na pięć mszy świętych. Ja się stanowczo sprzeciwiam, mówię, słuchaj, pójdź, przyjdź na jedną Mszę Świętą, ale za tydzień przyjdź znowuż. Żeby nie było tak, że w jedną niedzielę będzie na pięciu Mszach Świętych, a później zniknie i przez jakiś czas zupełnie go nie będzie. Podobnie w naszym życiu duchowym powinniśmy starać się, żeby każdego dnia karmić się Słowem Bożym, każdego dnia modlić się, każdego dnia mieć również. Takie ćwiczenia duchowe, które wiesz o tym, że pomogą ci w drodze do Pana Boga. Nie możesz pozwolić sobie na to, żeby stanąć w drodze, ani na to, żeby spukać się tak od razu. Znam takich nauczycieli, którzy w pewnym momencie nabrali sobie tyle godzin w kilku szkołach, a było to wtedy możliwe, 35 godzin tygodniowo. Po jakimś czasie mieli dzieciowstręt. Ich praca nie przynosiła im już jakiejś takiej radości. Była ogromnym cierpieniem. Musieli ogromnie zmuszać się do tego, żeby w ogóle iść do szkoły. A wcześniej robili to z przyjemnością i byli bardzo dobrymi nauczycielami i w pewnym momencie gdzieś tam wypalili się zawodowo. Nie wiem kochani, czy zgodzicie się ze mną, ale moim zdaniem podczas ślubu nie powinno się młodym ludziom gratulować czegokolwiek. Możemy składać życzenia, ale gratulować to możemy dopiero tym starszym ludziom, którzy przeżyli całe życie ze sobą wierności Przysiędze Małżeńskiej, którzy mieli różne chwile, i te radosne, i te chwile trudne, ale wytrwali do końca. Być może spotkaliście takie dzieła sztuki, które nie zostały dokończone przez autora, jakiś obraz, który w pewnym momencie został przerwany, albo jakaś rzeźba, która nie do, została niedokończona, albo na przykład jakiś dom, który się rozpoczął budowanie i okazuje się, że nie miał pieniędzy, aby go wykończyć. I stoi taka atrapa i straszy tylko ludzi. Myślę, kochani, żeby z nami tak nie było. Żebyśmy potrafili rozłożyć w taki sposób siły, żeby wytrwać w świętości aż do końca życia. Często zdarza się, że ktoś na początku swojego życia zakonnego wygląda na świętego, ale nie jest święty. W środku życia zakonnego ani nie wygląda na świętego, ani nie jest święty. Natomiast pod koniec życia zakonnego wcale nie przypomina świętego. Jest zwyczajnym, wydawałoby się, człowiekiem. A jednak mimo wszystko jest święty, bo wytrwał. Wytrwał do końca. O świętości człowieka można dopiero powiedzieć po jego śmierci. W ciągu całego życia mogą się jeszcze bardzo różne sytuacje zdarzyć, że on może osłabnąć w swojej gorliwości, może nie osiągnąć świętości. Mam dla Was, kochani, kilka takich rad. Po pierwsze, nie pozwól się przeciążyć. Kiedy masz dużo różnych obowiązków, pamiętaj o tym, żeby odpoczywać, żeby rozłożyć swoje siły w taki sposób, żeby tej oliwy, wystarczyło ci na całe twoje życie, żebyś nie wypalił się zawodowo zaraz na początku. Kolejna moja rada to nie narzucaj sobie jakiegoś takiego tempa, o którym wiesz o tym, że być może nie dasz rady, żeby go dotrzymać aż do końca. Lepiej powoli poznaj swoje możliwości. Później natomiast, jeżeli uznasz, że masz wystarczająco dużo siły, możesz przyspieszyć tempo. Na zakończenie kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.